Cześć ma. Witam cię w kolejnym odcinku na temat mitów o copywritingu Hashtag #moc. I dzisiaj rozbijemy kolejny mit, czyli copywriting to pisanie. Jeżeli do tej pory wierzyłeś lub wierzyłaś, że copywriting to pisanie, niezależnie czy jesteś przedsiębiorcą, który zamawia treści, czy copywriterem, który będzie te treści wykonywać, ten odcinek jest dla ciebie. Teraz krótkie intro, więc masz 8 sekund, żeby kliknąć lajka like dla Spotifyka. Zostawić suba dla YouTube'a, gdziekolwiek to oglądasz, to pomoże temu kanałowi rosnąć i rozbijać więcej takich mitów. Zapraszam. Podcast The Best, czyli Daniel Bawi edukuje, słucha i tłumaczy. Podcast dla copywriterów, którzy chcą zarabiać więcej hajsu. No dobra, zacznijmy od tego, dlaczego wielu osobom się popierdzieliło, że copywriting to pisanie. Mianowicie najczęściej prawdopodobnie dlatego, że efektem copywritingu, efektem pracy copywritera jest tekst. A skoro tekst, to znaczy, że to, co robi copywriter, to copywriter pisze. Yy, I to jest bardzo dalekie od prawdy, dlatego że na podstawie swojego już pięcioletniego w tej chwili doświadczenia mogę powiedzieć, że większość mojej pracy to nie jest pisanie. Nie jest pisanie w rozumieniu takim, że stukam w klawiaturę albo długopisem marzę po kartce. Bardzo dużo jest tutaj rozkminiania, bardzo dużo jest pytania, bardzo dużo jest dowiadywania się różnych rzeczy, dlatego że jak powiedział kiedyś Darek Puzyrkiewicz, nie ma braku natchnienia, jest tylko brak przygotowania. Więc jeżeli ja nie wiem, jak coś napisać, nie wiem, jak złożyć kopii, to prawdopodobnie dlatego, że nie wiem wystarczająco dużo. Więc research i rozkminianie to jest główna, powiedziałbym, część copywritingu, która dopiero, dopiero potem owocuje pisaniem owocuje przelaniem myśli na papier, w stronę internetową do skrzynki mailowej, owocuje Strzelaniem myśli. Musisz zrozumieć jeszcze jedną rzecz, że copywriting to nie jest jednolity byt. To nie jest tak, że jest sobie copywriting i wokół tego copywritingu dzieją się różne rzeczy. To tak, jak kiedyś ludzie wierzyli, że wszechświat kręci się wokół Ziemi. Nie. I tak samo marketing nie kręci się wokół copywritingu. Marketing to jest taka cała wielka machina, której copywriting jest elementem. A pisanie jest elementem copywritingu, bo ile, ile pracy jest, na przykład, z wymyślaniem strategii komunikacji, czym też copywriter często się zajmuje, albo w czym uczestniczy. Strategia komunikacji, czyli to, w jaki sposób firma będzie mówić o tym, co ma dla klienta i w jaki sposób ten problem e, klienta rozwiąże. Strategia komunikacji odpowiada na potrzebę klienta, potrzebę klienta, którą trzeba poznać. I to też jest zadanie copywritera po części. My mamy za zadanie poznać potrzebę copywritera, żeby dowiedzieć się, w jaki sposób produkt naszego klienta na te potrzeby odpowiada. I dopiero wtedy kiedy już to wiemy, za pomocą tekstu czy obrazów czy czegokolwiek innego, tłumaczymy klientowi, w jaki sposób to się dzieje, w jaki sposób ten produkt odpowiada na tę potrzebę, rozwiązuje problem, coś przyspiesza, coś ułatwia, albo coś czyni bardziej wygodnym. I na tym polega praca copywritera. Muszę powiedzieć, że w ciągu ostatniego roku ja bardzo mało piszę, mało piszę, więcej rozmawiam. I coś, co też. Jest elementem copywritingu, jest chyba najbardziej istotnym elementem copywritingu, o którym bardzo mało się mówi: to jest słuchanie, umiejętność słuchania. Przy czym poprzez umiejętność słuchania, powiedziałbym raczej, umiejętność wchłaniania informacji i gromadzenia informacji, czego częścią jest słuchanie. Słuchasz swojego klienta, słuchasz klientów twojego klienta, jak opowiadają o swoim problemie, jak opowiadają o produktach, z których korzystali, żeby ten problem rozwiązać, jak im się to nie udało. Możesz czytać komentarze, możesz czytać opinie. Możesz rozmawiać z tymi klientami, bo być może klient zorganizuje ci spotkanie ze swoimi klientami, albo będzie miał szeroko zakrojone badania, ankiety, cokolwiek. To gromadzenie informacji i odkrywanie potrzeb, odkrywanie pragnienia, które powoduje klientem jest, myślę, kluczowe dla stworzenia dobrego copy. Dlatego, że często mówię, że copywriter, który zna swojego klienta, ale nie umie pisać, Złoży lepsze kopie copy niż copywriter, który świetnie pisze, ale nie zna klienta. Idę o zakład prawie o każde pieniądze. Aczkolwiek to powiedzenie jest trochę błędne, dlatego że copywriter, który świetnie pisze, nie zabierze się za tworzenie kopii, nie poznawszy klienta. Więc na tej zasadzie. I teraz skąd ten mit się wziął, że copywriting to tylko pisanie? No bo bardzo dużo się o tym mówi, że napisać kopii. Może nie powinno się mówić pisać kopii? Może powinno się mówić jak Eugene Schwartz, że kopii się składa? Może się powinno mówić jak Ewa Szczepaniak czy Aneta Łatwik, że tekst się projektuje? Czy Kamila Paradowska też mówi, że tekst się projektuje, że kopii się projektuje, że stronę internetową się projektuje? Nie wiem, nie czepiałbym się tego tak, tak bardzo. Niemniej musisz zrozumieć, że copywriting to nie jest tylko pisanie. To, że wiele osób wierzy w to, że copywriting to tylko pisanie, wynika prawdopodobnie z tego, że była plaga kursów bardzo tanich, bardzo dostępnych, które właśnie skupiały się na tym aspekcie pisania, czyli jak wziąć wytyczne i napisać. I to spowodowało takie tąpnięcie później, że mnóstwo copywriterów straciło pracę, bo oni się skupiali tylko na aspekcie pisania i umieli tylko pisać. Nie umieli się zapytać klienta, nie umieli czegoś wywnioskować, czegoś zaproponować, czegoś zmienić czegoś dostosować, nie umieli zrobić takiego tęgiego researchu, który jest nie, niekiedy potrzebny. Oni tylko umieli wziąć wytyczne z Good Content i pod to napisać tekst. A później, jak się okazało, że AI umie to samo, że jak AI-owi wytłumaczysz, co ma zrobić i jak ma to zrobić, to on to zrobi dużo szybciej, dużo taniej, bez marudzenia i na czas, wielu copywriterów straciło pracę. A AI nie potrafi iść do klienta, zapytać go o potrzeby, zapytać go o potrzeby jego klienta, zrobić badań. Słuchać. AI nie potrafi słuchać. AI wprowadzisz komendę i ono zrobi najlepiej, jak umie. A czy to będzie dobrze? Ono nie wie, czy to będzie dobrze. Zadaniem copywritera jest wiedzieć, czy to jest dobrze. I ostatni aspekt w tej kwestii to jest to hasło klienta, czyli czemu mam tyle płacić za pisanie, czemu tyle mam płacić za umiejętność nabywaną w podstawówce. I nie wiem, co to jest do końca. Myślę, że to jest taki argument, taka próba wpędzenia nas w niskie poczucie własnej wartości, taka próba umniejszania nam kompetencji, po to, żeby nam zapłacić mniej. Zauważ, że świadomi klienci jeśli masz przyjemność z nimi się obracać, ewentualnie posłuchaj bardziej doświadczonych copywriterów, jeśli dopiero zaczynasz bardziej świadomi klienci oni rozumieją, co to jest copywriting, i oni rozumieją, że copywriting to nie jest tylko pisanie. Rozumieją, że to nie jest umiejętność nabywana w podstawówce. Ja miałem taką rozmowę z jedną kobietą, która powiedziała, że ona mnie podziwia za to, że ja potrafię tak szybko takie maile napisać. Bo ona napisała jeden i upociła się bardziej niż przy porodzie, a rodziła dwa razy. I to o czymś świadczy. Więc to nie jest umiejętność nabywana w podstawówce. Mało tego powiedziałbym, że jeżeli klient mówi, że copywriting to jest umiejętność nabywana w podstawówce. Umiejętność, którą posiada 90, jak nie więcej procent Polaków, i on nie będzie za to dużo płacił, to to nie jest klient dla ciebie. Ty uciekaj od niego jak najszybciej. Znać klienta, który rozumie, czym jest copywriting i rozumie, jak się trzeba napocić, żeby to kopii złożyć. W tym odcinku to jest tyle. Mam nadzieję, że trochę rozwiałem tutaj wątpliwości. Może klienci trochę lepiej zrozumieją copywriting, chociaż nie. Klienci, którzy, klienci, którzy uważają, że copywriting to pisanie, będą tak uważać i wątpię, żeby tu się coś zmieniło. A klienci, którzy wiedzą, czym copywriting jest, nie potrzebują tego słuchać, więc to jest bardziej dla Ciebie, żebyś zrozumiał lub zrozumiała, że copywriting to nie jest pisanie. I zrozumienie tego, że copywriting to nie jest tylko pisanie, pomoże Ci lepiej się tutaj rozwijać. Uwierz mi, że najwięcej z copywritingu, najwięcej edukacji z copywritingu, największy przeskok w umiejętnościach dało mi poznanie psychologii, psychologii i kwestii związanych z podświadomością z tym, na jakiej zasadzie ludzie podejmują decyzje. To mi chyba dało najwięcej. Nie to, jakie słowa używać, czy jakich słów nie używać w tekście, że nie, nie używa się słów, że używa się słów mocy, a nie używa się słów tarcia, że strona czynna, a nie strona bierna, że coś tam. To, to, są, to są detale. To są detale. To, to wszystko jest jak narzędzia rzeźbiarza, ale to rzeźbiarz i rzeźbiarz ma koncepcję tej rzeźby. Rzeźbiarz wie, jaką rzeźbę ma wykonać i jak ma to zrobić i ma jej koncepcję w głowie. I wie, jaką rzeźbę zrobić, żeby klient ją kupił i zapłacił za nią dużo kasy. A, a te, wszystkie, te wszystkie rzeczy to są, wiesz, papier ścierny do wyszlifowania tego marmuru i to jest tyle. Więc nie spinałbym się nad tym. To wszystko jest fajne, nie? To wszystko jest fajne, te słowa mocy i, e, i, i, i słowa tarcia, to wszystko jest spoko, ale to jest dodatek. To jest dodatek do pracy koncepcyjnej, jaką copywriter, jako copywriter wykonuje. I z tym Cię chcę zostawić. Jeszcze raz chciałbym zaprosić Cię do kliknięcia lajka like dla Spotify'a, zostawienia suba dla YouTube'a. To mi pozwoli rozbijać więcej mitów i pomagać copywriterom zarabiać więcej hajsu. W tym odcinku to jest tyle. Siema.